To już w tym tygodniu, najbliższy piątek 26 maja. Obchodzić będziemy jedno z najsympatyczniejszych świąt z kalendarza, Dzień Matki. Już 3 dni wcześniej życzenia trafiły do pań w klubie seniora Złoty Wiek. Działający w Domu Kultury Słowianin klub gromadzi na swoich spotkaniach liczne grono seniorów. Dzisiaj sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Spotkanie otworzyła Krystyna Tyszka, prezes klubu. Z okazji Dnia Mamy dużo zdrowia, miłości od bliźnich, uśmiechu na każdy dzień, radości oraz pociechy z wnuków 100 lat oraz łask Bożych życzenia składa zarząd klubu seniora Złoty Wiek. Życzenia mamom przekazały również władze spółdzielni Słowianin. To właśnie w spółdzielczym Domu Kultury seniorzy znaleźli swój drugi dom i prawdziwie rodzinną atmosferę. A władze spółdzielni są częstymi gośćmi na klubowych spotkaniach. Tym razem życzenia od zarządu i rady nadzorczej odczytała Magdalena Piłat, opiekunka Domu Kultury. Drodzy seniorzy klubu seniora Złoty Wiek, z okazji Święta Matki życzę szczęścia pod każdą postacią, dobrego zdrowia, bo ono najważniejsze, oraz uśmiechu na twarzy, bo uśmiech czyni nas pięknymi. Składa Alina Serogos, przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Słowianin. Ode mnie również najlepsze życzenia zdrowia, miłości waszych dzieci, aby były blisko. Czasami nie mogą być fizycznie, to żeby były mentalnie przy was. Szacunku, zrozumienia, dużo radości. W klubie Złotego Wieku muzyka i śpiew towarzyszą wszystkim ważnym wydarzeniom. Piosenki na Dzień Matki przygotował chór Słowianki pod dyrekcją Doroty Naklickiej. Piosenki chóru nie były tym razem jedynym muzycznym prezentem dla mam. Gromkimi brawami powitano Krzysztofa Naklickiego. Dla znanego świnoujskiego muzyka ten minikoncert był pierwszym publicznym występem po 3-letniej rehabilitacji. Świątecznemu spotkaniu towarzyszył poczęstunek, a popołudnie stało się dla mam okazją do wspominania najpiękniejszych chwil związanych z macierzyństwem.